Janusz Gancarczyk, kapitan Moto Jelczołowa. Panie kapitanie, kazaliście nam długo czekać na tę bramkę. No na pewno, ciężko było, boisko było niesamowicie ciężkie. Szkoda, że nie strzeliliśmy tego karnego, bo to już by było, mi się wydaje, że gwóźdź do trumny Słowianina i byśmy na pewno jeszcze ze dwie strzelili. Niestety tak to jest w piłce, czasami w 10 się kurde bardziej motywuje niż w 11 i tu było nam ciężko na pewno. Na pewno się cofnęli, czekali na kontry. My graliśmy cierpliwie, cały czas atakując. Myślę, że zasłużyliśmy na te 3 punkty. Zdecydowanie. Jak teraz będzie, jak obstawiasz, że będzie kontynuacja tego, co się dzieje w tabeli? Jeszcze przed Wami kilka meczów do końca tej rundy. Gdzie będzie Moto Jelczoława na koniec, na przerwie? Tak jak ja powiedziałem przed sezonem, że wygramy wszystkie mecze, ale niestety tak to w piłce bywa, że nie wszystko da się wygrać. Ale my patrzymy zawsze na najbliższy mecz i koncentrujemy się zawsze na najbliższym meczu, także teraz Chrobry Głogów, myślę, że fajniejsze będzie boisko i będzie można pograć w piłkę, także liczymy nie stracić punktów już do końca rundy. Panie trenerze, 80 minut skutecznej obrony Słowianina Wolibórz w Oławie, mimo tego, że przez większość tego czasu graliście w dziesiątkę. Jak pan ocenia to, co się wydarzyło w końcówce? No tak, nieszczęśliwa dla nas sytuacja z początku spotkania. Troszkę ułożyła ten mecz, musieliśmy troszkę więcej pobiegać w dziesiątkę, ciężko było oczywiście, ale gratuluję zespołowi za postawę, za to, w jaki sposób walczyli do końca i wielkie podziękowania dla nich. Bardzo dużo chaosu wkradło się w poczynania, również po tej bramce na 1-0. Tam Filip Barski stracił piłkę i gospodarze podwyższyli wynik tego meczu. Te ostatnie 10 minut to efekt tego, że graliście w 10 przez tyle czasu? Myślę, nie. To był efekt pierwszej bramki, która padła dla Oławy. Widziałem tą całą sytuację przed chwilką w szatni, więc mam nadzieję, że ktoś tam z komisji przyjrzy się całej tej sytuacji. Ci piłkarze gości jednak sobie radzą. Krzyczą czas z ławki rezerwowych, idzie Cegiełka prawą stroną. Cegiełka będzie miał dużo miejsca, nie jednak tutaj. Niewiadomski, świetnie, podanie. Bardzo i nie, znowu obok, proszę Państwa. No nie, te strzały, kolejny strzał. Danielak. Do środka, do Kochuta. Kochut na prawą stronę, tutaj dużo miejsca Łuczkiewicza, fajne podanie do Babunadze, ale powstrzymany przez Barskiego. No, ten obrońca Słowianina już... Po tym spotkaniu Gancarczyk, Danielik na prawą stronę, tam już jest znowu Gancarczyk. Wycofuje do swojego brata, próba dośrodkowania na 16 metr. Janusz Gancarczyk tuż nad poprzeczką. No cóż to było za fenomenalne rozegranie trzech braci Gancarczyka. A nie, to nie był Szuba, bezpośrednią bramkę próbował w tej sytuacji strzelać Ciliński, przepraszam, to nie był hurra optymistyczny atak Moto Jelczoława, Babunadze. Babunadze łamie na prawą stronę i próba Babunadze uderzenia. Oj no, proszę Państwa, jakby to powiedzieć. Jest szansa na strzał, zablokowana, szukamy po lewej stronie Walicia, Walisz ma dużo miejsca. Walisz tuż nad poprzeczką, blisko spojenia bramki był w tej sytuacji. Można kontynuować atak. Babunadze. Dobrze znalazł. Bardzo ładne zagranie. Jest dość blisko Gancarczyk. Babunadze! 1-0! 1-0, szanowni Państwo! 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Ten, który fenomenalnymi driblingami popisywał się Babunadze. Gruzin wyprowadza Moto Jelczoława na prowadzenie raptem 120 sekund przed zakończeniem. Powiedzieć. Tak, no być może próbują gdzieś wciągnąć zawodników głębiej z Oławy. Oj, tutaj błąd Barskiego, na sam. Skolimowski i 2-0! Dla Moto Jelczoława. No zabójcza końcówka w wykonaniu ekipy z Oławy. Tutaj błąd kapitana z ekipy Woliborza. Wychodzi na sam Łukasz Skolimowski, z zimną krwią pokonuje Gendary i mamy 2-0 dla go.